Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Oto i Loop Hero. I cóż, jak widzicie, posiadamy trochę drewna i innych rzeczy. Troszeczkę. Więc możemy zbudować refuge. Czyli jeśli się nie mylę, jest to po prostu coś na zasadzie jak miejsce, którego uchodźcy mogą się udać. I proszę, to są takie informacje, że po prostu w tych ciężkich czasach jest twym obowiązkiem jest oferować pomoc tym, którzy jej potrzebują. Może być zbudowany tylko obok kuchni polowej, więc bierzemy i postawię to szczerze tutaj. I odblokowaliśmy achievement Trickster. Inaczej mówiąc, mamy młodszyka. I kucharz znowu się odzywa. Istnieje wygnanie nawet na wygnaniu. Bohaterze. Nie bądź... Aha. Nie bądź ostry dla tych zaginionych dusz, którzy odnaleźli swoje odkupienie w winie i hazardzie. Usiądź zamiast tego i wybierz swoją truciznę do wypicia. To jest chyba nawiązanie do jakichś tam po prostu innych rzeczy. Nie chodzi o zwykłą truciznę oczywiście, tylko raczej nie wiem, czy chodzi o alkohol, czy co. Nie dlatego tu jestem. To jest takie dziwne. To miejsce i jego otoczenie wydaje mi się mi bardzo znane. No teraz to gadamy. Więc też żyłeś na drodze. Trochę kradzieży może, albo zbieranie nagród za głowę jakiegoś pechowca. To jest tak, jakby ktoś inny to wszystko wiedział i robił te rzeczy. I teraz mam ich wiedzę i umiejętności. I teraz jestem... Mam teraz, dosłownie mam dwa asy w rękawie. I wydaje mi się, że ukradłem komuś sakiewkę też. Ha, czekaj, to co moja sakwa? Nie wierzysz mi? A, cóż. Nie czuć skampowania, żeby przyjść tutaj. Jeśli chcesz pogadać w następnej wymianie, w następnym handlu. Wiesz, nie zostałem taki dobry przez pracowanie z nożami w kuchni. Znaczy, nie jestem taki dobry z nożami przez pracowanie w kuchni, wiesz. Okej, czyli tak to działa, że po prostu jakby alter ego naszym bohaterem się pojawia. I nie da się tego ulepszyć, ale nic, okej. No więc surowców nie mamy, mam za to ekspedycję. I jak to działa? Wojownik standardowy 2% za każdą sekundę walki, dosyć duża wytrzymałość i statystyki. Tutaj mamy życie, znaczy obrażenia dla wszystkich, regeneracja, wampiryzm, prędkość ataku, kontratak, ochrona, znaczy unik i ochrona. A tu mamy obrażenia dla wszystkich, unik, szanse na krytyka, prędkość, kontra, obrona i obrażenia krytyczne. Widzicie, on ma inne rzeczy. O, czyli tak to działa, że po prostu każda klasa ma inne elementy. Dobra. I tutaj mam inne zdolności. Możesz zdobywać trofea za pokonywanie przeciwników w bitwie i wymieniać je na wyposażenie w obozie. Aha. Ma 5% wampiryzmu od początku. Aha. 10% bonusu za każdy efekt, który ma... Przedmiot, który ma ten sam efekt? Dobra, nie do końca rozumiem, ale powiem wam szczerze, okej. Bierzemy jego. I tak, dzisiaj ogólnie chciałbym, jakby to najłatwiej powiedzieć, spróbować czegoś nietypowego. Rezygnuję z tego, biorę zamiast... W sumie właśnie może zamiast tego nic nie wezmę. Chciałbym spróbować znacznie mniejsze, powiedzmy, i co? Talie. Chociaż to będzie ciężkie niestety, bo jednak... Usłyszałem, powiem wam szczerze, parę rzeczy, które mnie mocno zastanowiły. Trudno, weźmiemy w taki sposób, po prostu o jedną kartę mniej zamiast pająków i tego nie będę brał nic, bo w sumie teraz bardziej chcę, mówię, testować. Ale okej, bierzemy personalia łotrzykowskie i wyruszamy.
Chyba trochę inaczej nawet wygląda. I co to? Aha. Rzeczy, które możemy. Dobra, zobaczymy w ogóle, jak to wygląda w bitwie. Okej. Fajny. Dostałem trofeum. I cmentarz. Zostawię go tutaj. Dobra. A, czy mam na prędkość jedynkę? Nie wiem. O, dziwne. Tak jakby się... Wydaje mi się, że jakby się zrestowało dosłownie moje ustawienia, te prędkości, które wiecie, ostatnio tam robiliśmy. Dobra, las. Dobra, no i właśnie, teraz mówiąc szczerze... Ostatnio trochę się nasłuchałem różnych rzeczy, żeby nie było. I to nasłuchałem w sumie z dialogów i czytałem. Odnośnie różnych aspektów, wiecie. Powiedzmy, wampiry, że one rządziły terenami i inne takie rzeczy. Więc... Mówię szczerze, teraz mi zacząłem zastanawiać, a co jeśli by przy wampirach postawić, dajmy na to... Właśnie, jak to się nazywa? Jakoś te, no... Wiecie, wioski, albo co jeśli by obok czegoś, co wymaga, dajmy na to właśnie lasu, czyli tego, zniszczyć ten las. Wiecie, takie rozkminy mnie naszły, więc... Po prostu chciałbym zobaczyć, może coś ciekawego naprawdę z tego wyniknie. Póki co, w sumie... Dobra, niech będzie to. I powiem wam szczerze, teraz coraz bardziej mi się... No nie teraz coraz bardziej, tylko ogólnie, coraz bardziej mi się wydaje, jakbym... Może nie tyle jakbym, co jakby wszystkie te moje, jak to się nazywa, przyspieszenia gry, które miałem, znowu zeszły, ale cóż. I przy okazji, to jest naprawdę dziwne, ale zauważyliście, że żadnych przedmiotów nie dostajemy? Coś mi się wydaje, że grając właśnie tą klasą, to musimy wymieniać przedmioty w obozowisku tylko i wyłącznie, więc... Wymaga trochę więcej planowania i w ogóle. Ale okej, fajnie, fajnie. Czuć zmiany, wiecie, to jest największy plus tego wszystkiego. Proszę. Dobra, kolejna rzecz. Mamy wampira. To może poczekajmy, aż zdobędziemy wioskę, to wtedy się sprawdzi co, jak, gdzie i... Aha! Jak wchodzę, to automatycznie wszystko, co miałem, wymieniam na inne. I teraz co my tu mamy? Trochę życia, 3 na unik, obrażenia. Tu mamy obrażenia 8-12 na dwóch przedmiotach. Dobra, co? Dobra, bierzmy co? Buty tutaj 3 na unik. I unik bonusowy plus 9%. Czyli mało życia, ale mam za to bonus 10% na krytyka. Biorę. I okej, a to idzie na przemiał w sumie. Ciekawe. Czyli łotrzykiem jest całkowicie inny styl gry. Wiecie co, tutaj to nie ukrywam. A i stąd dostajemy tylko surowce. Okej. Nie będę ukrywał, dla mnie to jest spory plus. Rzadko kiedy naprawdę każda gra całkowicie zmiany oferuje dla każdej klasy. A tutaj proszę, zbieram rzeczy, potem przychodzę nagle do obozu i za to dostaję nagrody. Okej. Dobra. Coś mi mówi, że łotrzyk nawet bardziej będzie mi się podobał niż tamto. Oczywiście wiem, że pewnie będzie cięższy. I ten z mniej tak bossa nie pokonam, ale... A dziwne, nagle tak przyspieszył. A dobra, chyba jest na obszarze latarni w sumie. Mamy co? Mamy wioskę i mamy wampira. Więc... A gdzie bym postawić? W sumie niech będzie tutaj. Powiem szczerze, pewnie będę tego żałował, ale... Zobaczmy, co się sta... Nie... Aha. Okej, więc pierwsza rzecz. Farmerzy nie byli w stanie przezwyciężyć głodnego wampira, ale mogą za to przezwyciężyć ciebie nadal. I okej, spełni do 4 guli raz na pętlę. Transformuje się w coś użytecznego po 3 pętlach. Okej, dobra. Mówię wam szczerze, nie spodziewałem się, że ta gra to przewidzi, ale... No plusik. Plusik dla niej, jeśli naprawdę to przewidziała. I dobra, zaraz mam dostawę skarbów. Oczywiście oznacza to tylko tyle rzeczy, bo coś fajnego. I to jest tak, tu mniejsze obrażenia, ale dużo większe szanse na krytyka. Tu mamy... ogólnie chyba mniejszy unik. Ale no, powiedzmy... Nie jest aż takie złe.
w sumie. Nie wiem, czy jest cokolwiek, co powinienem brać, szczerze powiedziawszy. Tutaj niby zmniejszył sobie unikanie. Ale za to zwiększenie rzeczy. Będę żałował pewnie, ale niech będzie. I szczerze to też zamienię. Teraz z krytyki będę jeszcze bardziej zabójczy. Oczywiście niewielkiego spadku tych obrażeń, więc jakoś sobie może poradzę. Dobra. Teraz dawaj skrzynek. Aha, mimik, oczywiście. 4 drewna dostaję. Nawet dobra nagroda moim zdaniem. Jak na to, że nie dostaję, wiecie, żadnych przedmiotów. Gorzej tylko, że są 4 góle. I pewnie tam umrę. Bo nie dosyć, że w sumie to jest moje pierwsze gra łotrzykiem, to jeszcze zrobimy jakieś zabójcze kombinacje. Dobra, teraz w sumie... Gdzie by się jeszcze przydało to dostawić? Tu może? W sumie... A, dobra. Dobra, dawaj. Ciekawe po prostu. Nie, żeby nie było, spodziewałem się, że będzie trochę inaczej, ale... To, co tutaj teraz zostałem, to jest lepsze niż to, co się spodziewałem. I mamy wampira oraz 4 guli. Oczywiście. Żeby śmierć? Tak? Tak, serio? Okej. Niestety padliśmy. Czy wniosek na przyszłość? Lepiej tak szybko chyba nie stawiać wioski, a nawet jeśli już tu nie łączycie z wampirami. Oj, no cóż. Szkoda, że nie zdobyliśmy jednej gałązki więcej. Byśmy mogli postawić tutaj. Co prawda rzeczy to dla wojownika budowało, ale rozumiecie. Dobra. W takim wypadku lama. Totalna lama. Oczywiście spróbuję jeszcze raz, ale najpierw też muszę zobaczyć, co w ogóle jest tu dostępnego, powiedzmy, do rozbudowania. Poza tym oczywiście, bo tutaj... No... Fajne rzeczy są nawet, że tak nazwę, ale... Powiem szczerze, to nie to, czego... szukam. Obecnie po prostu szukam właśnie czegoś, co daje nowe karty. Więc to... Ewentualnie tutaj depozyt zapasów. Co to daje? Jakąś mechanikę supply, nie wiem jak to działa. Dodaję kartę ruin, a tutaj mamy zmianę odnośnie po prostu tylko tego, że no inaczej działają cmentarze. Szczerze powiedziawszy, chyba bym zaczął teraz od farmy albo od tego, bo nie ukrywam, pamiętam, że była jeszcze jedna karta, którą taką posiadałem, dosyć ciekawą. Jakoś takiej nie widzę, więc no... Trochę to dla mnie niepokojące i dziwne. Ale mniejszy z tym. Zobaczmy może, czego mamy teraz najwięcej, to też... Zmniejsze... Permutacje, dobra, cmentarze... Nie wiem, czy są potrzebne... Skały... W sumie nie wiem, czy skały są potrzebne, a nie, tutaj muszą być 2, więc niestety... Tutaj minimum 1, więc mógłbym usunąć się obliwiony. Ale one akurat są bardzo przydatne. To chyba lepiej nie brać. Tu nadal chcę sprawdzić parę rzeczy. I okej. Pole bitwy nie jest aż takie cenne dla... No, dla tej klasy, którą teraz gram. Nie jestem pewien. Bagna bym mógłby przywrócić chociaż. Czy to się opłaca w ogóle? W sumie te bagna bardziej przeszkadzają. Dobra, idziemy na 9 kartach, bo w sumie czemu by nie. Więc tak, łotrzyk, próba numer 2. Zobaczymy, jak to będzie. Po tym podejściu chyba będę musiał zrobić krótkie cięcie, żeby sprawdzić, co jest nie tak z tym, z prędkością, bo coś tak naprawdę dziwnie wolno mi chodzi ten bohater. A przynajmniej tak mi się wydaje. I dobra, i stać nas już na zbudowanie kolejnej rzeczy, jeśli wrócimy teraz do bazy. I tak, kolejny las. W sumie mógł zrobić ciągłość lasów, ale nie. Postawię na razie tak rozproszenie, żeby, wiecie, nie tworzyć jednego punktu, na którym będzie pełno wrogów, którzy mnie łatwo wymordują. Kamyczek i... to.
nadal otrzymuję to, że chciałbym zobaczyć, co się stanie. Chociaż podejrzewam, że po prostu wiecie, no, jak to się postawi, w momencie, w którym to nie powinno móc być postawione, co najprościej we świecie się wyrzuci. W sensie usunie się tamto też długie. Ale no, żeby nie było Loop Hero, bardzo dużo rzeczy również jest możliwych, więc warto sprawdzać. Naprawdę warto sprawdzać. Szczególnie, że w sumie gra mnie już przekonała coraz niejednokrotnie, teraz jeszcze kolejny raz, w sumie sam się przekonałem, że tak. W tej gierce nie ma rzeczy bez powodu. W opisach, w dialogach i innych rzeczach. Więc no. Wampir opowiadał oczywiście o tym, że kiedyś, czemu w sumie bohater mówił o tym, że kiedyś wampiry, wiecie, wsiadały ziemię i pomagały, i okazuje się, że da się to wykorzystać. Co jeszcze takiego było? No w sumie to sam odkryłem i nie wiem, czy było to wspominane, ale jeśli się pojawi, położy te polany obok gór, to kwiatki na nich rosną. Albo skarbców. Jeśli chodzi o góry, to rozumiem, ale jeśli chodzi o skarbce, to jest to dla mnie takie, powiedzmy, delikatnie niezrozumiałe. Dobra, przedmioty. Czy jest coś takiego, co jest potrzebne? Dobra, tu max HP trochę mniejsze, ale 30, ale 10 do uniku. 3 do uniku. Okej. Okay. Tak. Czy coś jest tutaj też, czy jeszcze jakiegoś takiego dobrego? Mogę zmniejszyć krytyczne obrażenia za jeszcze więcej uniku, dobra. Nawet 3 jest to cenne, więc nawet nie będę unikał, czy tam udało, że nie. 3, 5, 4, 6, czyli też 4, 6, więc tak. No i wyruszamy. I zdecydowanie. Głównym celem chyba będzie zdobyć się jak największych procentów unikania, bo w sumie łotrzyk nie jest tak wytrzymały jak wojak. Dobra. A kolejne co? W sumie nie jestem pewien, czy chcę stawiać. Może jeszcze na jakimś jednym lesie to postawię w sumie. W sumie pod koniec. Bo na końcu zazwyczaj są kiepskie sytuacje z bohaterem, więc tak na koniec to można naprawdę uratować życie. I kolejny las, a w sumie dostawię tu. W sumie nie ma co się zaskakiwać, że nagle jest ich dużo więcej, jak nie ma cmentarzysk. Ale no. Nie ukrywając, po prostu nie potrzebuję teraz kamienia, to stwierdziłem, że tak będzie bezpieczniej, łatwiej i lepiej. Chociaż nie ukrywam niczym na więcej wiosek. A nie tylko wieczne po prostu, jak to się nazywa, no, lasy. Ale żeby nie było takiej histerii, to też nie jest wcale źle. Dobra. W sumie wampir już czeka. Niech będzie tu i w sumie tyle. Co my tym razem mamy? Mniejszy unik, ale daje 2 obrony. W sumie, dobra, w sumie unik się równoważy tak idealnie, bo tu jest 3,9, więc mamy 4,8, jeszcze 2 obrony, więc no. Teraz zanim to też zobaczymy tutaj. 4 uniku, to tutaj będzie dużo mniej, nie. Nawet jeśli jest szansa na kontrę, to nie, nie. I dużo lepsze obrażenia, oczywiście. Czyli tutaj jest 8,12, to też 8,12 to wezmę mieczyk, bo estetyka, rozumiecie? I w sumie teraz możemy już sobie spokojnie radzić i... zobaczymy, co dalej. Polanka, dobra. To akurat można przyznać. Wysoka szansa na unik. Połączona z tym, że no w sumie... będziemy mieć dużo większe obrażenie od wojownika, może nas uratować. Nie wiem, czy pokona bossa. Żeby nie było... jestem świadom tego, że mogę teraz próbować już z nim walczyć i... prawdopodobnie byłoby to mądre, no, pomysłem nawet, żeby spróbować. Ale no, wszystko zależy tak naprawdę od tego, w jakim stanie będę miał ekwipunek. Okej, mamy osadę. Powiem szczerze, mam dylemat, bo chciałbym zobaczyć, co to daje, wiecie, co... zmiana... trudno. Będę pewnie potem znowu żałował, ale... ale no, muszę to sprawdzić po prostu, wiecie, nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. Swoją drogą, dużo rzeczy nagromadziliśmy, ale nadal to dopiero pierwsze... rzecz jest taka gotowa. Dużo więcej życia. Czemu sobie nie aż tak dużo, ale 8% na atak. Fajny, ale nie sądzę, żeby to było warte uwagi. O, nowa brońka. Oczywiście, że biorę. Buciki 13 na unik, to daje w sumie więcej. Sprawdzę do obrony, ale no... a nie, mniej. Jezu, jestem głupi. Osłabiłem się w tym momencie. Trudno się mówi.
Chociaż wiecie co, może też kwestia tego, o której godzinie siadam do nagrywki tej oto. Chociaż dobra, nie jest tak źle jak było ostatnio. Może sobie poradzę z tą salą. Tym razem powinienem sobie spokojnie poradzić, więc co? O, Harvey śmiewił, super po prostu. W sumie jest coś jeszcze takiego, bym musiał teraz stawiać. W sumie chyba nie, więc co? Co tu mamy? Dobra, niech będzie tutaj dostawiał. Oczywiście gobliny to jest oczywiste. Ale z tego co zauważyłem, chyba w dobrym miejscu się nam to pokazały, więc... Tak, w dobrym. Przynajmniej jedna latarnia, wiecie, ich broni. Swoją drogą będę musiał jeszcze na tą osadę zdecydowanie dołożyć więcej latarni. I tak, mamy teraz co to w sobie, tak. Tutaj kolejną górę. I to zwiększy HP. A gobliny, jeśli trzeba będzie, to wyeliminuję zaraz. Podstawową metodą zwaną tym. W sumie nawet chyba nie ma co ukrywać. Zrobię to od razu, bo jednak one są mocno wkurzające. Nie sądzę, żeby dawały coś aż tak pozytywnego. Wiecie, no łotrzykowi owszem bardziej to przydaje. U, krytyk wszedł niż wojownikowi, bo w sumie każdy przeciwnik to jest jeden przedmiot. Pomijając dodatkowe inne nagrody, ale powiedzmy sobie szczerze, mam mało życia. Gobliny słyną z tego, że biją bardzo dużo, nawet wojownikowi, więc no. Jak tam? Dwa drewna? W sumie dobrze. Oczywiście pauza, musimy zobaczyć co my tu mamy. Większe obrażenia. I nie dosyć większe obrażenia, to jest 20% obrażeń krytyka, okej. Tutaj mniejszy unik znacznie, ale 12% prędkości ataku. I też lepsze obrażenia. Tak. Zbrojka, no dużo więcej życia. Co prawda stracę uniki, ale... Trudno. Zrobię co, bo jednak wiecie, no, czuję, że legać na unikaniu w 100% nie mogę. A zawsze większe obrażenia, inne takie efekty, pewniejsze, stabilniejsze mogą też mi uratować. Dobra, trzy góle i wampierz. Poradzimy sobie jakoś. W sumie to nawet musimy sobie poradzić. Nie, po prostu nie wyobrażam sobie, żebym znowu miał zlamić, zepsuć. Mamy poziom. Mamy poziom. W sumie fajnie. Zobaczmy w ogóle, jakie mają w takim razie perki tutaj. Wiecie co, to jest ciekawe. To jest ciekawe po prostu, bo to leczenie za każde pole, które kładę. Tutaj nic nie jest święte, dosłownie 3 HP po każdym zabójstwie, ale stare blizny. Jeden życia za każdy zdobyty trofeum, no. Po prostu nie jest to może być jakieś bardzo szybko wpływające na siebie, ale takie pojedyncze żyćka, jakby było dużo wrogów czy coś, mogą mnie uratować później na starciu z ostatecznym złem. Więc tak, dla niektórych może to być głupotą, że coś takiego biorę. Ale nie ukrywam, ja czuję w tym jakiś sens i logikę. Chociaż tam, mój sens i logika raczej nie mają nic do gadania, bo zaraz tutaj padniemy. No i tak. Może cóż, może jestem naprawdę zbyt naiwny momentami i myślę zbyt idealistycznie odnośnie niektórych tych rzeczy, które tutaj kładę i perków, które wybieram. Ale mówiąc szczerze, naprawdę nie sądzę, żeby to był zły wybór. Takie jedno chyba za każde trofeum, no... Można naprawdę uratować sytuację niejednokrotnie. I dobra, dał radę, bohater. Okej. Ale cóż, zaraz padniemy niestety. I żeby nie było, jestem tego świadom, po prostu... Chyba jeszcze nie do końca wiem, jak grać się, tak, właśnie tym, jak to się nazywa, no. No, rogalem jest najlepiej. O! I się już ulepszyło. Ziemię hrabi, bo chyba account to było hrabia, jeśli się nie mylę. Ta osada rozkwita pod ochroną wampira, a jej mieszkańcy są bardzo hojni.
I co tu mamy? A, czyli dalej jest to samo. Wampiry dalej wyskakują. Szkoda, myślałem, że wiecie co, może też wyłączy wampira. Ale proszę, proszę. Fajny efekt. Ale dobra, mniejsza z tym, zobaczmy co tu mamy. Magiczne obrażenia 4, mniej max HP. Trochę mniej max HP, czy nawet znacznie mniej, ale większe te, jak to się nazywa, prędkości ataku, fajne, ale nie. I to jest tak. Mógłbym niby tamto wziąć, ale zmienić, ale wiecie, wezmę to. Bo jednak tutaj mamy 20% obrażeń krytyków. I co tu jest? Obrona 5 i znacznie większe obrażenia. Więc tego żałował pewnie później, ale bierzemy. Mam jeszcze jedną lepszą rzecz. Więc tutaj są efekty. 5 obrona albo 4 obrażenia na wszystkich. A, dobra, trudno. Gdybym to wcześniej zauważył, to wiecie, bym nie robił aż takich roszad, ale... Co mi tak nie jest źle. Dostałem questa. Dobrze. Quest z lepszymi nagrodami, co? Prawdopodobnie może mnie naprawdę uratować później. Teraz tak, kolejne co? Fajnie było, wiecie, żeby wszystkie tereny były pod wpływem przyspieszajek. I co my tu mamy? Wypuściło niestety tego potworka. Żeby nie było, nie lubię ich. I to mocno. Ale no, przynajmniej mamy cokolwiek ciekawego. I teraz tak, gdzieś tu jeszcze coś takiego było, co bym musiał ograniczyć liczebnościowo, raczej nie. Więc póki co pasuje z tym wszystkim. No oczywiście bij, zabij. Bohatyrze. O, kolejna sada. A. I mamy bandytów. Dobra. Szczerze powiedziawszy, ci bandyci nie będą dla mnie problemem. Aha. Może później też zrobimy tak znowu, żeby... No, ale co, za chwilę jeśli już. I teraz tak, jak już mam bandytów, to jeszcze... Warto byłoby zarzucić tu kolejną latarnię jakoś, żeby jak najmniej bandytów, wiecie, naraz mogło się pojawiać. A teraz możemy iść. Cieszyć się z tego, że jakoś sobie radzimy. Chociaż to urodzenie sobie jest tylko tymczasowe. Dobra. Góry. 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 Gobliny. Już mówiłem, że ja goblinów nie chcę. Zgodzę się na różne rzeczy, ale nie na nie. I teraz tak, budki. Lepszy unik. I jeszcze lepszy unik. Obrażenia z tych rzeczy. Mech. Tutaj co mamy mniej życia, ale plus 51 do obrażeń z krytyka. Byłoby super, gdyby no. Gdyby to jeszcze, wiecie, miał jakąś rzetelną szansę na krytyka. Nie. 5 obrony nie mogę zrezygnować, wiecie. To jest zbyt cenne samo w sobie. Dobra. To teraz bij, zabij, proszę, szybko. Nie przydałoby się jakoś ten wampiryzm wzmocnić. Kolejny lasek, kolejna planka, tutaj akurat fajnie, tak na plankę mam miejsce. Góra, las, w sumie mogę postawić gdzieś tu. Czemu by nie? Skałka. I co teraz tutaj? I dobra, pokazuj te bohater, co tam potrafisz. Mocne. Bardzo nawet mocno. Ale na całe szczęście nasz bohater jest dużo szybszy w atakowaniu, więc aż tak źle nie jest. I dobra, wiecie co? Teraz mam tylko jeden pomysł. Mniejsze trochę to, ale... 14 na krytyka szansy i 21 na obrażenia. No, to akurat muszę zarzucić. Im większa szansa na krytyka, tym wiecie, większa szansa na to, że przetrwamy ostatecznie. Okej, tu i wioska, bo czemu nie? To. I teraz tak, jest jakieś miejsce, które potrzebuje jeszcze zmniejszenia. No, ja powiem wam szczerze, nie widzę. Więc poczekamy. No cóż. Żeby nie było, powiem wam szczerze, na obecnym nie widzę szans na to, żeby poradzić sobie z bossem jako łotrzyk.
plus trzeba mieć naprawdę dobre przedmioty. Wiecie, dużo na unik, tutaj mówię wprost, dużo na unik, to jest jedyna szansa na unik w życiu. Jeśli ma się dużo na unik, to reszta sama przyjdzie. I w ogóle ciekawa sprawa, bo nie wiem, czy pamiętacie, w samouczku w sumie, mieliśmy taką kartę jak chyba las. Chociaż nie jestem pewien, czy mieliśmy, czy nie. Nie wiem, czy bym kojarzył po prostu kartę, wiecie, taką, która pozwala kłaść las, tak na poboczu. Może to było w demie? To nie bardzo możliwe, że w demo była. I teraz mnie tak trochę zastanawia, czemu ja jej nie mam? Dobra, tutaj z kilka lasów skumulowanych to... by się mogło przydać. Nowe przedmioty, oczywiście. Pięć obrony zmniejszyć w zamian za różne efekty. Wielkie obrażenia z krytyków i w ogóle. Co tam tu mamy? Znacznie mniejsze uniki, więc nie. Nie ma co. W sumie trochę mnie znaczy kiepskie rzeczy, nie będę ukrywał. Krytyk wejdzie, to byłby zabójczy, ale czy jest sens aż tak ryzykować? Niestety nie. Więc no. Idziemy dalej, tak jak jest. Dobra. Zostawmy zbrojkę? Lepsza. Nie robi z dwóch magicznych, ale zwiększa życie i większa szansa na krytyka. Jak już mówiłem, dla mnie każdy ten procent jest znacznie cenniejszy niż obrażenia, bo wiecie, jak wejdzie krytyk, to wejdzie. A po co mam mieć jakiś, nie wiem, multiplikator 1000, jak nikt nie wchodzi? Więc dobra. Okej, trzy skałki. W sumie mógłbym niby, wiem, że wziąć mógłbym w ogóle, ale... prawda jest taka, że obawiam się, że zaraz wezwę to tym gobliny. A nie mam niestety otchłani, żeby ich się pozbyć. Więc tak. I co? Po prostu spasuję to. I jakieś nowe budki? Mniejszy unik, ale inne efekty. 10 na krytyka, no... ja rozumiem, że to jest ryzykowne, ale... po prostu krytyki teraz są moją jedną nadzieją na pokonanie bossa chyba. Uniki i krytyki, przy czym krytyki im pozwolą go pokonać. Uniki pozwolą przeżyć. Wolę jednak mieć większą szansę na pokonanie go, niż wiecie, tylko przetrzymanie jak najdłużej. Bo jednak przetrzymanie nic mi nie da. Okej, przesiedzę długo z nim, fajnie. Tylko co z tego, jak no... takie przesiedzenie nic mi nie da. Opa, gobliny. I tak, idziemy dalej. A teraz mamy już sporą, w moim odczuciu przynajmniej, szansę na... krytyka, 39%. Więc jeśli by się udało tak podbić, powiedzmy, do 50 może, to byłbym skłonny powiedzieć, że tak, chcę walczyć z bossem. Chociaż, no nisko, niebezpiecznie mam dalej życie, więc to... nie wiem, czy to jest rozsądna opcja. Ale no. Nie wiem. Tutaj 23 łącznie na unik, ale tam mamy lepsze efekty. Szansę na kontra sporą. Mniejszy atak, większe obrażenie, nie. No, czemu nie trafiłem przez żadne przydatne sprawy? Szkoda. Naprawdę wielka szkoda. Liczyłem naprawdę na jakieś, wiecie... na jakieś coś, że w końcu dostaniemy jakieś porządne rzeczy, a nie byle co. Oj, dobra, krytyki wchodzą, na szczęście. Problem w tym, że nawet jeśli wchodzą, co... i tak głównie tracimy to życie, które zyskaliśmy przez co. No ciężko będziemy się zmierzyć z bossem w momencie, w którym wiecie... jak to się nazywa... więc szczerze mam po prostu mało życia. Ale spokojnie, może jakoś się uda. Zaraz będzie drugi perk, to może on mnie podratuje. O ile nie padnę tu i teraz. Tak, oczywiście. Czyli już się zaczynają te etapy. Dobra.
Duże bonusy, fajne, ale nie. I co, co mamy? O. Nie. O, to szczerze muszę wziąć. Tamte były fajne, ale... To jest jedyny, który może mi pomóc przeżyć. I teraz tak, osadę bym postawił gdzieś tu. Są tam bandyci, to od razu ich się pozbywam. Oj, dobra. W sumie nie będzie tak. Gdzie jest jeszcze takie jakieś, powiedzmy, pole minowe? W sumie może tu bym to zrobił też tak pod koniec. Ej, powiem szczerze, to jest już spora szansa na to, że padniemy znowu. Ale mówię, to jest moja wina i tego, że strasznie nieostrożnie gram. Tak. Straciłem prawie wszystko. Niestety nie umiem grać łutrzykiem. Będę musiał naprawdę jakieś lepsze strategie powymyślać czy coś. Bo teraz tylko pomarnowałem okazję. Jeden drewna brakuje. Jak smutno. Znowu jedna gałązka, ta. Można by to wziąć, chociaż nie wiem, czy jest aż takie cenne. I cóż. Mamy dwa podejścia. Czy nawet trzy, nie jestem pewien. Ja będę musiał przemyślić, szczerze mówiąc, co i jak z tym łotrzykiem. I liczyłem na to, że może farm postawimy, ale widać, że prawie nic nie przyniosło, więc... Dobra, powiedzmy tyle. Na przyszłość postaram się ostrożnie podchodzić do rozgrywki. I cóż, może myśleć bardziej nad jakąś strategią czy coś. A póki co, cóż, to tyle. Niestety nic się nie udało osiągnąć. I obiecuję, następne podejście będzie... Jeśli nie następne podejście, tylko następny odcinek będzie dużo bardziej przemyślany, spokojny i w ogóle. I cóż, oczywiście dalej będziemy grali łotrzykiem. Może jak już stwierdzę, że czas na bossa, to przerzucę się na woja. A na obecny moment, no to... Mam nadzieję, że mimo tych wszystkich niepowodzeń się wam jakkolwiek podobało, no i... Nawet mam to tyle, więc no, trzymajcie się. Hej, hej.